Pani reżyser, pytanie, bo mam wrażenie, że zabrała nas Pani do świata pięknej baśni, że to jest trochę taka Maria w krainie czarów, w krainie chemii. I czy powodem jest to, pomysłem było to, żeby odbrązowić trochę tę postać, żeby zdjąć ją z tego pomnika poważnego naukowca, czy jeszcze był jakiś powód, żeby w takiej konwencji zrobić ten film? Bien, je suis très heureuse si ça vous a emmené dans un monde un peu ailleurs et ça vous a étonné de voir Marie Curie dans ce contexte. Bardzo się cieszę, że ten film zabrał Panią do takiego zupełnie innego świata, tak? Świata Marie Curie. Et parce que je viens aussi de la science et parce que je connais de nombreux chercheurs, je voulais donner une image de la science qui soit différente. Parce que je pense qu'on isole la science, on pense que c'est quelque chose d'abstrait et qui est comme ça sur une montagne très loin et on ne peut rien comprendre et les mathématiciens sont des gens bizarres et les scientifiques de toute manière. I dokładnie chciałam trochę odbrązowić tę naukę, bo ma się wrażenie, że naukowcy pochodzą w ogóle z innego świata, czy matematycy, że oni sobie żyją gdzieś na jakiejś górze, kompletnie niezrozumiałym językiem do nas mówią. Ja sama pochodzę ze świata nauki i chciałam go przedstawić trochę inaczej. Et c'est pour ça que je voulais montrer, pour moi, les chercheurs, que j'en connais beaucoup, c'est des gens qui essayent de percer les secrets de la vie et de la matière. Elle le dit aussi, Marie Curie, quand on s'intéresse aux origines de la vie. Ben on ne peut pas être sec et ne s'intéresser à rien. On s'intéresse à tout ce qui est autour de soi. Et on a une perception des choses qui est... qui va plus loin qu'une perception superficielle. Et ça, je voulais le rendre compte. Je voulais en rendre compte en ayant des images qui soient d'une grande sensualité dès le début. Mnie bardzo zależało, żeby pokazać taką dużą sensualność, nie wiem jak to określić, w pokazywaniu tego świata. No, od samego początku bardzo mi na tym zależało. Ja sama znam wielu badaczy, znam ten świat i jakby są to bardzo szczególne osoby, które interesują się początkiem życia, stworzenia materii, wszystkim tym dookoła. I zależało mi, żeby to właśnie pokazać w takim szczególnym kontekście. Et si on voit la fascination de Pierre Curie, qui avait déjà plus de 40 ans pour la lueur du radium, et Marie Curie qui suivait d'ailleurs, on se dit que cette espèce de joie juvénile qu'il avait, et il ne se levait pas simplement une nuit, ils sont allés souvent au laboratoire pour voir si cet objet, si cet élément luait encore, s'il y avait toujours de la lumière qui venait, ils ne savaient pas d'où ça venait. Et ils ont même fait des expériences, Pierre Curie s'est intéressé à un médium de l'époque qui s'appelait Zappia Palladino, il a même fait des expériences avec elle parce qu'il se disait ça peut peut-être nous faire comprendre comment est-ce possible qu'un élément puisse donner de la lumière sans qu'on sache d'où ça vienne. I zresztą to jest też pokazuje tą wielką fascynację samego Piera i Marii i pokazuje jaką wielką radość odczuwali z tego, że jakby obserwowali efekty swojej pracy. To, co jest tutaj pokazane, że tam wchodzą do laboratorium w nocy, żeby zobaczyć, jakie światło daje z siebie rad, to nie była ich jakaś jedyna wizyta. Oni bardzo często chodzili do laboratorium, żeby móc przyglądać się temu, czego tak naprawdę nie rozumieli, nie wiedzieli skąd się to bierze wówczas. I nawet chcieli. Chcąc dowiedzieć się, jak to wyjaśnić, skorzystali z pomocy medium. Także widać, jak bardzo to było fascynujące na wielu poziomach. Oui. Donc les scientifiques, c'est des gens avec beaucoup de fantaisie, parfois même plus de fantaisie qu'un réalisateur. Także naukowcy są ludźmi, którzy mają dużo fantazji, czasami więcej fantazji niż reżyserzy filmowi.